babcie Pelagia. Z cyklu moi przodkowie. Babcia Pelagia słynęła w mojej rodzinie z tego, że potrafiła na każdy temat napisać wiersz. Babcia Pelagia słynęła ze świetnego poczucia humoru. Babcia Pelagia słynęła z jeszcze wielu miłych rzeczy, no ale to nie na dzisiaj. Babcia Pelagia któregoś dnia zapytała mnie: Andrzej, a na co ty wydałeś pieniądze, które dostałeś na imieniny? Byłem młodym chłopakiem, no. No to wyliczyłem, jak sensownie wydałem wszystkie pieniądze, które dostałem na imieniny. Babcia Pelagia ucieszyła się. I powiedziała: wiesz co? Ja wszystkiego nie wydaję. Ja sobie zawsze trochę zostawiam. Mówię: ale po co, babciu? I babcia mówi: bo to jest cudowne, jak masz pieniądze i się cieszysz, to je wydajesz. Ale ja również część, taką małą cząstkę, przekładam do drugiej kieszeni, bo je tam wydaję. Mówię: babciu, ale po co? Dlatego, że może przyjść taki moment, że będę chciała mieć dodatkowe pieniążki. Mówię: babciu, to ty oszczędzasz. Babcia mówi: nie, ja nie oszczędzam. To co, babciu, robisz? Mówi: odkładam 10%. I nie wiedziałem czemu, ale któregoś dnia babcia powiedziała: tym się różni mądrość od inteligencji, że inteligencja to jest dzisiejszy obiad, to jest to, co jesz. A mądrość to jest to, co sobie zostawiasz też na jutro, żeby jutro również nie głodować. I babcia na tyle wpłynęła na mnie w moim życiu, że zawsze w portfelu mam zaskórniaka. Czasami mi się przydaje, ale nie często. Ale inaczej się czuję za skórniakiem. Również tego za skórniaka mam wtedy, kiedy mówię dziewczynie komplement. Jak ona powie, że on jest stary, mam jeszcze za skórniaka. Warto.